Pani marszałkini, Wysoka Izbo, w Polsce w 2021 roku poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Polsce 1 600 000 osób. 333 tysiące dzieci, 246 tysięcy seniorów. Rok miniony. W tym roku zdrożało wszystko. Ponad 90% z nas ocenia, że zdrożała żywność, że zdrożały mieszkania, utrzymanie, energia, ciepło. Ile osób będzie odczuwało i będzie żyło poniżej skrajnego ubóstwa w tym roku? Osoby z niepełnosprawnościami. Świadczenie 2119 pielęgnacyjne dla opiekunów. Zakaz możliwości dorabiania. Nawet gdyby te osoby chciały, nie będą w stanie polepszyć losu swojego i swoich podopiecznych. To są opiekunowie, których niepełnosprawność dzieci powstała przed 18 rokiem życia. Ale państwo obiecaliście, mieliście wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego dla opiekunów osób dorosłych, gdy niepełnosprawność powstała po 18 roku życia. Te osoby nawet tyle pieniędzy dostają i też nie mogą dorabiać. Osoby z niepełnosprawnościami czekają na waszą pomoc. Dziękuję bardzo.